Cześć, z tej strony Klawdyna, ziołowego zakątka. Witam Was w ten piękny, słoneczny dzień, taki troszeczkę letni, troszeczkę jesienny. Z góry przepraszam za mikrofon, ponieważ zapomniałam swojego mikrofonu z Krakowa, więc się posiłkuję takim troszeczkę zwykłym mikrofonem do komputera. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, w jaki sposób przygotować tradycyjną marokańską herbatę. Może nie do końca tradycyjną, bo nie będziemy do niej dodawać 100 kg cukru. W każdym razie mam w ogrodzie taką miętę. Jest to mięta marokańska, Tashkent, o bardzo intensywnym i takim charakterystycznym smaku i postanowiłam z tego skorzystać, żeby przygotować taką herbatę. Żeby przygotować herbatę marokańską, potrzebujemy generalnie dwóch dzbanków. Pierwszy będzie to dzbanek z gorącą wodą, z wrzątkiem praktycznie. On może mieć 90-80 stopni, przygotowałam sobie tego wcześniej. I w drugim dzbanek zaparzacz. Niestety nie mam jakichś takich pięknych marokańskich ornamentów, ale mimo wszystko to się nada. Kładę tą miętę Tashkent. Trochę niej, jej. I do tego wszystkiego dodajemy zieloną herbatę, albo to też może być gunpowder, czy jakaś inna herbata. Tradycyjnie jest to herbata zielona. Dodam tak ze dwie łyżeczki. I dodajemy również cukier. Jeżeli chodzi o ilość cukru, w przepisach bardzo się różni, ale z reguły takie arabskie herbaty są bardzo słodkie. Ja jednak postaram się dodać tak dwie łyżki cukru, łyżeczki cukru, może ze trzy. Później ewentualnie można sobie dosłodzić. Cztery niech będzie. I teraz dolewamy sobie nasz wrzątek. Taką herbatę parzymy przez około 3 minuty i potem przelewamy ją do specjalnie przygotowanych do tego celu szklaneczek. Sobie może zaparzacz, trochę oldschoolowy. Więc zapraszam Was za 3 minuty i zobaczymy, co z tej herbaty wyjdzie i pokażę Wam dalsze kroki w przygotowaniu marokańskiej herbaty. Zapraszam. Nasza herbata jest już zaparzona. Tradycyjnie wylewa się pierwszą szklankę i jakby ta pierwsza szklaneczka jest wylewana po to, żeby jakieś zanieczyszczenia z herbaty czy zanieczyszczenia z wody zostały wylane. Ja mam taki zaparzacz, więc nie do końca jest taka potrzeba. W każdym razie nalewamy do szklaneczki. Wszystko leci jak zwykle. I pierwszą szklaneczkę wlewamy z powrotem do zaparzacza albo do czajniczka, jeżeli macie takie tradycyjne. I służy to temu, ażeby wyrównać poziom herbaty oraz przede wszystkim wyrównać poziom słodkości, ponieważ w tych tradycyjnych herbatach jest mnóstwo cukru i właściwie cukier jest taką kwintesencją arabskiej herbaty. Ja tutaj troszeczkę obniżyłam tą ilość cukru, ale oczywiście nie krępujcie się, możecie dodać ile chcecie. I w ogóle kiedyś czytałam, jako taką ciekawostkę, że cukier pobudza krążenie i pomaga się pocić, czyli pomaga się chłodzić. No i teraz nasza herbata praktycznie jest gotowa, przelewamy ją do kubeczków. Ja mam tutaj takie ładne arabskie szklaneczki, więc przynajmniej jedna rzecz będzie autentyczna. I to wszystko. Bardzo proste, bardzo fajne, z miętą Tashkent i zieloną herbatą. Zapraszam. Może ktoś z Was był w Maroko i w jakiś inny sposób przygotowywał taką herbatę. Dajcie mi znać, bardzo chętnie się dowiem, jak jeszcze można ją zrobić. Do usłyszenia w Zielonym Zakątku i życzę Wam miłego dnia. Do zczytania. Cześć.